Dowódcę 11. Dywizji Kawalerii Pancernej imienia króla Jana III Sobieskiego, pana generała dywizji Piotra Sypka. Witamy przewodniczącego dzielnicy 5. Kraków-Krobocza, pana Macieja Żmudę. Witam zastępcę przewodniczącego dzielnicy 5. Kraków-Krobocza, pana Edwarda Tarczałowicza. Witamy zastępcę dyrektora 7. Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie, pana Roberta Wilka. Witamy pana pułkownika Włodzimierza Woda Brodeckiego, który konno przemierzył szlak bojowy generała Marszka. Witamy kapelana Armii Krajowej i Środowisk Niepodległościowych, ojca Jerzego Pająka. Witamy pana Tomasza Kostkę ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Witamy pana Stanisława Dziubę ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Witamy pana Tadeusza Silezina ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Witamy pana Jacka Silezina ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Witamy dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Dom Harcerza, panią Agnieszkę Grodecką. Witamy pana Tadeusza Szczerbaka, prezesa rodziny Rodła Wrocław. Witamy dyrektora Zespołu Szkół w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakocinie, panią Alicję Śmierz-Piasko. Witamy dyrektora Zespołu Placowego Światowego w Drobini, pana Jarosława Pietrzaka. Witamy panią Marcę Ślusarek, kierownik Wydziału Informacyjno panią Martę Dernacikiewicz, stępień, dyrektora 25. Liceum. Witamy się siostrą Witalicą. Serdecznie witamy nauczycieli i młodzież obecną na uroczystości wszystkich zadań. Generał Stanisław Maczek jest bohaterem o niezwykle pięknej, fascynującej historii. Jego edukacja, kariera wojskowa, a nawet życie rodzinne budziły szacunek współczesnych, a dla naszego pokolenia jest niedoścignionym wzorem. Spotykamy się dzisiaj, aby oddać hołd jego postaci. O zabranie głosu prosimy zastępcę dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pana doktora Michała Węklara. Szanowni Państwo, generał Stanisław Maczek był postacią wyjątkową. Oficer po studiach z filozofii po Wyższej Szkole Wojennej, żołnierz armii austriackiej, później uczestnik walk z Ukraińcami i bolszewikami, w wolnej Polsce oficer piechoty, ale przez jakiś czas również wywiadu i w końcu ta wielka epopeja II wojny światowej, która jego i jego żołnierzy poprowadziła od Armii Kraków we wrześniu 1939 roku aż do bazy niemieckiej Kriegsmarine w Wilhelmshaven w maju 1945 roku. Jestem przekonany, że wszyscy tutaj zgromadzeni, a w szczególności uczniowie 7. Liceum znają podstawowe fakty z jego życiorysu. Ale korzystając z tej okazji, chciałbym zwrócić uwagę na dwie ważne cechy, które powinniśmy kojarzyć z postacią generała Stanisława Maczka. Przede wszystkim to był żołnierz, oficer, który doskonale wiedział, od czego zależy zwycięstwo na współczesnym polu bitwy. Od szybkości. Kiedy jesienią 1938 roku powierzano mu dowództwo 10. Brygady Kawalerii, wielu się dziwiło. Jak to może być, że oficer piechoty, a takim był wówczas pułkownik Maczek, przejmuje Brygadę Kawalerii? Ale to był doskonały wybór, bo pułkownik Maczek doskonale wtedy wiedział, że sens nowoczesnej kawalerii nie tkwi w koniach, ale w szybkości. W szybkim przerzucie wojska, w szybkiej zmianie punktów ognia. Nauczył się tego, kiedy dowodził kompaniami szturmowymi jeszcze wojska austriackim, a później w walkach z bolszewikami, czy wcześniej z Ukraińcami. Wtedy, kiedy na wozy konne, tak zwane taczanki, ładowano doborowych żołnierzy, moździerze, K
karabiny maszynowe i w ekspresowym tempie zmieniano punkty ognia. Podobną taktykę w tym czasie stosował chociażby Simon Budionny z Konarmi. A 20 lat później, kiedy taczanki zostały zastąpione przez czołgi, transportery opancerzone czy przez motocykle, generał Maczek wiedział, jak się nimi posługiwać. Podobnie jak chociażby jego rówieśnik, wówczas pułkownik Charles de Gaulle we Francji, niedoceniany zupełnie przez swoje dowództwo. I tej umiejętności wówczas pułkownik Maczek dowiódł we wrześniu 1939 roku, kiedy okazało się, że polski żołnierz, który jest dobrze uzbrojony i dobrze dowodzony, może stawić skutecznie czoła armii niemieckiej. Może spowolnić ten błyskawiczny w zamiarze pochód niemieckich zagonów pancerni. I 10. Brygada Kawalerii takie walki toczyła, nierozbita, przetrwała całą kampanię wrześniową, aż wycofała się przez granicę węgierską niemalże w całości, żeby walczyć dalej. Walczyć dalej. I to jest ta druga cecha. Kontynuowanie walki niezależnie od tego, że sytuacja była coraz trudniejsza i że cel, o który tę walkę toczono, stawał się powoli coraz mniej realny. Kiedy generał Maczek razem z 1. Dywizją Pancerną lądował na przełomie lipca i sierpnia w północnej Francji, jego ukochany Lwów był już w rękach sowieckich. Kiedy wyzwalał kolejne miasta francuskie, belgijskie, holenderskie, w polskich miastach na wschód od Wisły już było NKWD i Armia Czerwona. Kiedy tak toczył walki, żeby uniknąć strat wśród ludności cywilnej, żeby zachować historyczno-kulturowe dziedzictwo tych miast, które zdobywał, Warszawa już była obrócona w gruzy. Kiedy 5 maja 1945 roku przed żołnierzami, oficerami 1. Dywizji Pancernej kapitulowała baza Kriegsmarine Wilhelmshaven, tego samego dnia sowiecka agencja TASS podała do informacji wiadomość, że aresztowano 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Żołnierze generała Maczka umierali z dala od ojczyzny, on sam już do ojczyzny powrócić nie mógł. I bardzo mocno brzmią te słowa, które na pewno wszyscy już słyszeliśmy, ale które warto przypominać. Słowa generała Maczka, kiedy powiedział, że polski żołnierz bije się za wolność wielu narodów, ale umiera tylko za Polskę. Wykonał swoje zadanie w sposób doskonały, wykonał je do końca, ale nie otrzymał za to takiej nagrody, na jaką mu zasługiwał. Kawaler najważniejszych odznaczeń, polskich, brytyjskich, francuskich, belgijskich, holenderskich, nie mógł powrócić do ojczyzny po wojnie. Został pozbawiony obywatelstwa polskiego przez komunistów. Żeby skromnie żyć, musiał pracować fizycznie, zatrudniając się u swoich byłych podwładnych. I wtedy uwidoczniła się jeszcze jedna ważna cecha generała Maczka. Obok męstwa żołnierskiego, obok patriotyzmu, obok zmysłu strategicznego, pokora. Pokora i umiejętność mężnego mierzenia się z wrogami losu. I ta ostatnia cecha też nas przekonuje, że to był wielki człowiek i tym bardziej może dla nas wszystkich być przykładem. Dziękuję bardzo. Prosimy zastępcę dyrektora 7. Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nowogrodzkiej w Krakowie, pana Roberta Wilka. Dzień dobry państwu. Gospodarzem jestem po raz drugi, bo po raz drugi występuję w tej roli. I oczywiście nie mam tak pięknego wykładu na temat generała Maczka. Ale wczoraj, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, oglądnąłem film Niepokonany, przygotowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. I wynotowałem sobie stamtąd, z tego źródła, kilka myśli i kilka zdań na temat generała Maczka. Żyjemy w cieniu historii. Cień historii to coś złowrogiego. Mówimy, wlecze się za nami historia. Ale cień to także coś ożywczego. Jak jest duży upał, to idziemy do cienia. I myślę, że mamy taką możliwość stanąć w cieniu generała Stanisława Maczka. I jak sobie wczoraj oglądałem ten film i
stanąłem w cieniu generała Maczka, to odnalazłem trzech maczków. Pierwszy, i to było dla mnie odkrycie, to taki mój osobisty maczek. Jego wnuczka mówiła o nim, nie myślał o karierze w armii. Studiował filozofię i filologię polską we Lwowie. Ciekawe, co ja kończyłem, chyba też filologię polską. No nie we Lwowie, bo w Krakowie, ale ze Lwowem jakoś sentymentalnie jestem związany, bo przez lata byłem odpowiedzialny za współpracę ze Szkołą Polską we Lwowie. Więc to jest taki mój maczek. W wojnie polsko-ukraińskiej przejął pociąg ukraiński w Ustrzykach Dolnych. Ustrzyki Dolne, gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, to brama Bieszczady. Góry, które zdobywałem, po których chodziłem w latach mojej młodości, to Bieszczady. To drugi taki osobisty znak mojej łączności z generałem Maczkiem. Niech tak zostanie. Drugi maczek, którego poznałem podczas oglądania tego filmu, to jest generał, człowiek, który zaskakuje. Jego wnuczka mówiła o walkach w czasie I wojny światowej w wojsku austro-węgierskim. Mój dziadek pisał swoją pracę doktorską w okopach, a materiały trzymał w plecaku. Pewnego razu przedzierał się przez drut kolczasty i musiał wybierać, czy zachować plecak i dać się zastrzelić, czy porzucić plecak i marzenia o karierze nauczyciela czy naukowca i uchronić życie. Porzucił plecak. Dzięki temu możemy snuć rozważania na temat strategii wojennych, wojskowych, dowodzenia generała Stanisława Maczka. Natomiast gdy przedostawał się z okupowanej Polski do Francji, to na przykład używał fałszywego paszportu na nazwisko, uwaga, Stanisław Tłumaczek. Ciekawe, czym się musiał charakteryzować, żeby wybrać sobie takie nazwisko na fałszywym paszporcie. A gdy z Marsylii przedostawał się przez Oran do Casablanki, to on, niebieskooki biały człowiek, uciekał w przebraniu Araba. Taki to zaskakujący generał Maczek mi się objawił wczoraj podczas oglądania filmu Niepokonany. No i wreszcie ten trzeci. Nazwałem go niedoścignionym. Jego syn Andrzej powiedział o nim tak. Miał w sobie taką szlachetność i nikt tego mu nie odebrał. Był bohaterem 5 narodów. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa wybranych chciałby zabrać głos? Prosimy ojca Jerzego Pająka o poprowadzenie modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszechmogący, wieczny Boże, Panie życia i śmierci, zgromadzeni jesteśmy dzisiaj w panteonie najwybitniejszych Polaków, Parku Jordana w Krakowie, aby oddać należny hołd generałowi broni Stanisławowi Maczkowi, honorowemu obywatelowi miasta Krakowa, 131. rocznicę jego urodzin. Wspominając tak wielkiego Polaka, bohatera walk podczas I i II wojny światowej, wspaniałego dowódcy 1. Dywizji Pancernej, niezłomnego żołnierza o wolność i niezawisłość nie tylko naszej ojczyzny, ale także Europy Zachodniej, zwłaszcza Holandii i Belgii. Wspaniałego człowieka, w którym jak najbardziej spełniają się słowa świętego Pawła do Filipian. Umiem cierpieć biedę, umiem obfitować, jestem przygotowany do życia w każdych warunkach, by być sytym i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.
taką postawę podziwiamy u generała Maczka, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej. Jak więc nie dziękować Bogu, że taki człowiek urodził się w naszej ojczyźnie i tak odpowiedzialnie i wzorcowo wypełnił swoje wszechstronne uzdolnienia i powołanie. Jak też nie prosić miłosiernego Boga, aby nasza ojczyzna zawsze była bogata w takie ludzkie i bohaterskie osoby, jakim był generał Maczek. To też oddając prawdziwą cześć i hołd generałowi, dziękujemy Bogu, że tak, za tak wspaniałego bohatera i żołnierza niezłomnego, a zarazem chcemy się uczyć od niego prawdziwej miłości Boga i ojczyzny. Oby nieustannie nie pomnażała się plejada wspaniałych synów i córek naszej ziemi, wyrastających ponad przeciętność, zawsze gotowych bronić swojej ojczyzny, dobrze o niej mówić, bronić jej dobrego imienia, tak w kraju, jak i za granicami, a gdy zajdzie potrzeba, nie szczędzić jej sił i życia. Dobry Boże, daj mu wieczną radość z nieba. Matko Boża, Królowo Polski, niech generał Maczek cieszy się Tobą jako swoją Matką i Królową Nieba. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Wszyscy bohaterowie naszej ojczyzny, którzy jesteście już w Królestwie Niebieskiej, módlcie się za nami. Amen. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste złożenie kwiatów u Padnika po pierwsza generała Stanisława Maczka. Kwiaty składa zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej na prawo, pan dr Hałem. Kwiaty składa przewodniczący dzielnej sekcji Kraków Przewodnika, pan Maciej Zmuda. Thank you.
Jak składa tam Kazimierz Kolewa, prezes Towarzystwa Partii imienia Henryka Jerzego. Kwiaty składa pani Alicja Mieszkańczyk, dyrektor Zespołu Szczep Uniwersytetu Szpitalu Dziecięcego w Krakowie. Jak składa pani Marta Szyfarę, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Jak składa pani Agnieszka Krodecka, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Dom Arcego. Kwiaty składają pozostałe delegacje. Nasza uroczystość powoli dobiega końca. Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność. Szczególnie dziękujemy żołnierzom z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, asystom wojskowym oraz klasie mundurowej 25 Liceum Ogólnokształcącego. Oddział 25 Liceum proszę odprowadzić do defilady. Rozkaz. Kompania, chodź! Brawo! No. Za mną! Marsz! Nie,